U mnie było tak, że w 2017 roku znalazłem się w miejscu totalnie bez wyjścia, gdzie wszelkie drzwi były pozamykane, wszelkie okna były pozamykane. I są takie momenty w życiu, że tak naprawdę nie wiemy, co mamy ze sobą zrobić, nie wiemy, gdzie mamy pójść. I tak naprawdę jedyne wyjście, które mi się wtedy na ten czas wydawało, to takie myśli samobójcze. Czyli tak naprawdę, że trzeba zakończyć tą, można by powiedzieć, tą mękę tak naprawdę przez te problemy, które bardzo mocno mnie przygniotły. A były to problemy pierwszy problem to był w małżeństwie, które jakby te relacje nie wyglądały jak powinny, a właściwie bardzo źle wyglądały. I to był taki duży element, który naprawdę bardzo mocno mnie przygniótł gdzieś tam i psychicznie, i fizycznie. Drugi element to był zdrowotny, różne problemy zdrowotne, które miałem i spadły na mnie. I to był też taki moment, że nie potrafiłem sobie gdzieś tam z tym poradzić. A trzeci element to był taki trochę na własne życzenie, gdzie pootwierałem się w życiu na takie rzeczy okultystyczne, związane z bioenergoterapią, związane z kartami Tarota, związane z hipnozami, NLP i tak dalej. Tego gdzieś tam była cała masa. Czyli brnąłeś dosyć głęboko. Tak, tak. I 2017 mówisz, no już był taki epizod, że już myśli samobójcze. Tak, to już była taka kulminacja tego, że no, otwieramy się na tą taką duchową strefę, to po prostu jest niedobrze. Dzieją się różne gdzieś tam takie rzeczy niedobrze. Jakby przez różne szkolenia, jakby latami tak naprawdę wydawało mi się, w związku z tym, że pracowałem w handlu, wydawało mi się, że staję się mocniejszy. I taki jak to w świecie, wow, gdzieś tam wszystko mogę i w ogóle. I generalnie okazywało się, że tak naprawdę to nic nie mogę, jest coraz gorzej. Jest coraz gorzej i tak naprawdę dochodzisz do miejsca, że no jedyne co zostaje, to jakby popełnić samobójstwo. Tak, i to był wtedy taki moment, gdzie natrafiłem na świadectwo Jakuba Kamińskiego z uzdrowienia. I to był dla mnie wtedy taki moment, gdzie jak człowiek znajduje się na środku oceanu i ktoś mu rzuca koło ratunkowe. Ma dwa wyjścia, albo jedno wyjście to jakby ma brzytwę, czyli wraca do świata w tym, co był, wie, w czym był i to jakby nie ma żadnego rozwiązania, a to było naprawdę takim kołem ratunkowym i to jakby obudziło we mnie. Jak obejrzałem świadectwo, obudziło po prostu we mnie raz, że tak wow, jest gdzieś tam pomoc, jest ratunek i taką niesamowitą wiarę jakby w tym wszystkim. I to był taki moment, że zacząłem wołać do Jezusa. Nie? Mówię, Jezu, jeżeli Ty żyjesz, to uratuj mnie. Bo jeżeli mnie nie uratujesz, to ja po prostu zginę, popełnię samobójstwo. I wołałem naprawdę z głębi serca, dniem i nocą. Ja chyba, nie wiem, z tydzień czasu wołałem. Wołałem, w międzyczasie tak przypadkiem zacząłem... Dopytam tylko, byłeś taką osobą, która totalnie była po drugiej stronie. I po prostu nagle... Trochę po polskiemu przysłowiu idąc, jak trwoga, to do Boga. Tak, jakby nie poruszyłem wszystkich problemów, w których byłem, bo też... A to też te karty Tarota ci nic lepszego nie wymyśliły? No lepszego nie. Bardziej bym powiedział, że gorszego. No też nie poruszam innych tematów, w których byłem, bo nie mamy na to czasu, ale było ich dość dużo. Ale to nic dobrego nie pokazało. Natomiast tak, wołałem przez tydzień czasu, później zaczęły przypadkiem pokazywać mi się filmiki, że ja generalnie nie wiedziałem w ogóle, może powiedzieć, co to jest Kościół. W ogóle, nie? Jakby nie, moja świadomość była na poziomie, może powiedzieć, że jeden generalnie chrzciny, komunie, gdzieś tam pogrzeby w Kościele, gdzieś tam jak człowiek chodzi, nie? To była jakby moja świadomość, o co chodzi w ogóle w Kościele. I zaczęły mi się pojawiać filmiki, że można oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, że można pokutować ze swoich grzechów. I następny, czyli drugi tydzień to już było wołanie Jezu, ratuj mnie i pokutowanie ze swoich grzechów i Panie Jezu, oddaję Ci swoje życie. I to naprawdę, to był jeden ratunek. Na trzeci tydzień, gdy rozpoczął się trzeci tydzień, zacząłem po prostu ponadnaturalnie płakać. Czasami można powiedzieć, że chyba szlochać też. I to był trzeci tydzień, który tak był i wołałem do Jezusa i jeździłem trzeci tydzień i wołałem, mówię, Jezu, ratuj mnie, ja Ci oddaję swoje życie. Ja pokutuję ze swoich grzechów i naprawdę wołałem to dniem i nocą i pamiętam, jeździłem też dużo samochodem i to był trzeci, trzeci,
trzeci tydzień, kiedy jechałem tym samochodem, wołałem tak do Jezusa, że byłem tak zaryczany, zasmarkany, że zaparkowałem się po prostu na poboczu gdzieś w polu, bo nie mogłem jechać tym autem. I wołałem, mówię, Jezu, mówię, ja Ci oddaję swoje życie, Ci oddaję swoje życie. Ale to nie były żadne jakieś regułki wyszkolone. Ty po prostu w desperacji wzywałeś Jezusa do swojego życia. Tak. Tak, tak. I co się stało na tym poboczu? Tak, i to był taki moment, że usłyszałem, po prostu usłyszałem głos wtedy, przestań oddawać już mi swoje życie, już to zrobiłeś, czas iść dalej. I ja tak mówię, wow, mówię, co się dzieje w ogóle, kto to mówi w ogóle, jakby nie wiedziałem w ogóle o co chodzi tak naprawdę, jak to w ogóle, co się dzieje. I Bóg wkroczył wtedy, znaczy rozpoczęła się wtedy niesamowita tak naprawdę przygoda z Bogiem. Bóg wkroczył w potężny sposób w moje życie i tak naprawdę rozpoczął porządkowanie to od właśnie tych wszystkich rzeczy, szkoleń, lektur, książek, tych okultystycznych. Po prostu przez tydzień czasu słyszałem głos, spal to wszystko, zniszcz to wszystko, spal to wszystko. Ja tak mówię, wow, pierwszy dzień mówię, co się dzieje w ogóle, kto to mówi, nie? Na drugi dzień to samo, na trzeci dzień to samo. I po tygodniu tak naprawdę mówię, to chyba trzeba będzie jednak to zrobić. Zabrałem wszystkie materiały, które kosztowały dużo pieniędzy, bo to ileś lat trwało tak naprawdę i to było sporo pieniędzy, ale już w ogóle na to nie patrzyłem, ale zabrałem generalnie wszystkie te rzeczy. Poszedłem z tyłu za dom, polałem benzyną i po prostu wszystko spaliłem. Kiedy to wszystko spaliłem, po prostu poczułem w duchu, jakby coś zostało odcięte, jakbym został z czegoś uwolniony i po prostu jakby tak, wow, tak usiadłem, tak poczułem się po prostu tak dobrze. Mówię, wow, mówię, Boże, w ogóle co się dzieje, w ogóle o co chodzi? I Bóg pokazywał mi i dawał takie konkretne drogowskazy. Tam nie jedź, tego nie rób i jakby konkretnie. Ja mówię, wow. Czyli pojawił się ten wymiar taki personalny, tak. Że nie uwierzyłeś w czyjegoś Boga, tak. Ale spotkałeś Boga osobiście. Tak, tak, tak. Mówię, wow, mówię, to jest w ogóle niesamowite. I tak mówię, Jezu, ja tak naprawdę wszystko to, co zrobiłem w swoim życiu, jakby nic z tego dobrego nie wyniknęło. I tak mówię, Jezu, pokaż mi, co Ty potrafisz zrobić z moim życiem. Ja już nie chcę tego, co ja robiłem, ale chcę zobaczyć, co Ty potrafisz zrobić z moim życiem, co Ty potrafisz zrobić ze mną. Ja już, Jezu, pokazałem, Ty wiesz, co ja pokazałem. Mówię, ja tego już nie chcę, ale chcę zobaczyć Twoich efektów w moim życiu, co Ty potrafisz zrobić z człowiekiem. I naprawdę wołałem do Jezusa w desperacji i mówię, Jezu, ja Ci oddaję całe moje życie, każdą szufladę, każde drzwi. Jeżeli cokolwiek jest, to pokaż mi to. Ja nie chcę po prostu tego. I Bóg w potężny sposób wkroczył w moje życie i zaczął porządkować tak naprawdę każdą rzecz. I niesamowite momenty, bo też był czas, gdzie nie chodziłem do kościoła. Ale Bóg pokazywał mi ważność jakby tych miejsc, bo wszystkie dużo rzeczy tak naprawdę, z których mi gdzieś tam uwalnił, a między innymi zostałem uzdrowiony, miałem taki problem z przeskakującą szczęką. I Bóg mnie wysłał do jednego z kościołów, gdzie modlili się o ludzi, o uzdrowienie. I dwa dni po tym zostałem całkowicie z tego uzdrowiony. Całkowicie jakby w ogóle nie ma problemu. Później tydzień po tym, siedząc w kuchni, poczułem taką po prostu niesamowitą Bożą obecność. I te wszystkie problemy, które wynikały z tych problemów właśnie w małżeństwie, z chorobami, to są takie problemy jakby w głowie, że to cały czas człowiek myśli o tym, cały czas to mieli w głowie. To nie daje spokoju, nie daje możliwości spania i człowiek jest tak umęczony tym wszystkim. I poczułem tylko, jak przyszła Boża obecność i poczułem tylko, jakby ktoś to złapał i ściągnął ze mnie w ułamku sekundy. I wrażenie było takie, jakby ktoś ściągnął ze mnie, nie wiem, ciężarówkę 40-tonową i poczułem po prostu taką niesamowitą ulgę. Mówię, Boże, mówię, co się w ogóle dzieje? Mówię, w ogóle o co chodzi? I tak mi się jakby w głowie mi się jakby skojarzył ten werset, że Pan Jezus odchodząc z tej ziemi powiedział, zostawiam wam pokój mój. Ale nie ten z tego świata, ale pokój mu wam zostawiam. Więc Pan Jezus zabrał to, ściągnął te wszystkie problemy i wstąpił taki ponadnaturalny pokój. I te wszystkie problemy, które gdzieś tam oczywiście, jakby one się jeszcze nie skończyły, i zdrowotne, i w domu, jakby w małżeństwie, bo to jeszcze gdzieś tam trwało ileś lat, ale Pan zaopatrzył w taki niesamowity pokój. Często ludzie, jak się modlą w swoim ciężkim sezonie, to jako boską interwencję widzą często, że Bóg poprzemienia wszystkie okoliczności, bo ludzie widzą rozwiązanie w tym, że okoliczności się poukładają. A ty tutaj trochę mówisz z innej parafii, że tak powiem, z innej bajki, że mimo, że okoliczności się nie zmieniły jeszcze wtedy, tak. To w tym miejscu tego chaosu
okoliczności przyszedł Boży pokój. A więc pomimo sztormu miałeś w Łodzi flautę. Tak, niesamowitą. Naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, bo no te problemy zdrowotne takie, które dały mi gdzieś tam popalić i w domu dalej te problemy, które były. Jakby Pan Jezus cały czas mówił, ja Cię przez to wszystko przeprowadzę. Ja jestem z Tobą, Cię przeprowadzę. Dla mnie wtedy to było też abstrakcją, bo jeździłem do centrum Warszawy na różnego rodzaju naświetlania i tak dalej. I widziałem, że to już było też po uzdrowieniu szczęki, gdzie Pan Jezus powiedział mi wtedy, pamiętaj, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. A jeździłem wtedy do lekarzy na różnego rodzaju naświetlanie i tak dalej. Mówię, Panie Jezu, tak naprawdę Ty możesz to zrobić w ułamku sekundy. Mówię, co się w ogóle dzieje? Dlaczego nie zostałem, jakby, dlaczego mnie z tego też nie uzdrowisz? Czy innych rzeczy? No człowiek by tak chciał, jakby ma takie wyobrażenie, że Bóg będzie robił, jakby działał w naszym wyobrażeniu, w naszej kolejności. A Bóg ma jakby swoją kolejność na to wszystko i dobrze jest tego też się nauczyć. Że Bóg uwalnia, uzdrawia jakby w odpowiedniej kolejności to wszystko i... Który to był rok? Mniej więcej teraz to, co mówisz? To był rok, tak, 2019. 2019. Końcówka też 2019. No i pamiętam, że zaraz, jak tylko tutaj zrobiliśmy pierwsze spotkanie, w 2020 roku, bo dla tych, którzy może nie wiedzą, pierwsze spotkanie mieliśmy tej wspólnoty ostatnie dni czerwca 2020, tak. To jak ja dobrze pamiętam, a pamięć mnie w tym przypadku na pewno nie myli, to ty byłeś na tym spotkaniu. Tak. To był taki czas, gdzie dowiedziałem się właśnie, że będzie się otwierał North Church, że będzie się otwierał ten kościół i tak czułem, że tak się generalnie składają się, można by powiedzieć, te okoliczności. Jakby tak naturalnie Bóg to wszystko układa, więc znalazłem się tutaj wtedy na tym pierwszym spotkaniu i pamiętam takim przełomowym też dla mnie było momentem, bo jakby w międzyczasie jeszcze, jakby tylko wrócę, jakby miałem taki ogromny głód tak naprawdę czytania Ewangelii, słuchania muzyki uwielbieniowej, po prostu tak jakby się człowiek tak narodził i ten duch jakby był tak spragniony tego wszystkiego, że tych wszystkich nauczeń miałem całą masę. I pamiętam, było tutaj w kościele takie spotkanie podstawy chrześcijaństwa, które prowadził pastor Dawid. I Bóg dał mi taki sen przed tym, że zabiera te wszystkie nauczania, które były przez ten okres taki między, gdzie oddałem swoje życie Jezusowi, zanim trafiłem do kościoła. Bóg jakby zresetował głowę z tych wszystkich nauczań i jakby pokazał ważność tego, co się dzieje w kościele, ważność słowa, które jest głoszone i ważność karmienia się jakby z jednego miejsca. Nie mówię o tym, że mamy, nie wiem, nie robić, nie słuchać gdzieś tam innych rzeczy i tak dalej. To też nie o to chodzi. Ale żebyśmy się karmili po prostu z jednej restauracji. Że te rzeczy, które Bóg jakby przygotowuje i słowo, które też jest zgłoszone i które głosi pastor, to one mają bardzo duże znaczenie. I wtedy te podstawy chrześcijaństwa, takie podstawowe rzeczy, które były, ogromnie na mnie wpłynęły. I jakby to ja generalnie, tak jak powiedziałem, w ogóle dla mnie Kościół to było jakby... Ja nic w ogóle nie wiedziałem. Uczyłem się po prostu tak naprawdę każdej rzeczy od nowa. O co w ogóle chodzi jakby w tym Kościele. Ale tu zdradziłeś ważną rzecz. Tak. Czyli w Kościele uczyłeś się każdej rzeczy krok po kroku od nowa. Tak. A więc Kościół jest taką platformą, bo tak naprawdę ktoś może powiedzieć, Marku, to takie jest pytanie złote. Nie byłeś na to pytanie gotowy. Jak i nikt na żadne pytanie nie jest tu gotowy. Ale pytanie brzmi tak. Ktoś by powiedział, a po co mi Kościół? Okej, fajnie robicie tutaj rzeczy, ale ja mam Boga wszędzie. Ja mam Boga w tramwaju, w autobusie, w samochodzie. Ja mam na lotnisku, ja mam w swoim mieszkaniu. Ja Kościoła nie potrzebuję. Co tobie dał Kościół? Ja też tak mówiłem. Jak jeździłem z Bogiem w samochodzie, mówię, czułem, że Bóg mnie chce wysłać do kościoła. Mówię, Boże, ale po co? Jak to jest nam tak fajnie, super i spędzamy ten czas razem. Ale to jest jakby niesamowita platforma do wzrostu tak naprawdę. Bez tego nie jesteśmy w stanie się w ogóle rozwijać. W ogóle nie mamy, ja tak naprawdę jakby, jakby człowiek w ogóle nie ma pojęcia żadnego o tym, co się dzieje w Piśmie Świętym. W ogóle. I ten rozwój jakby poprzez słowo, które jest głoszone, poprzez to, że uczymy się tego, co jest w Piśmie Świętym, poprzez to, co dzieje się jakby na nabożeństwach, poprzez to, że Duch Święty daje nam wzrost, poprzez to, że jesteśmy uwalniani z pewnych rzeczy, poprzez to, że jesteśmy uzdrawiani z pewnych rzeczy. Tak jak dzisiaj właśnie pastor na początku, ludzie, którzy wyszli, którzy mają problemy z depresją. I takie rzeczy cały czas się dzieją, jeżeli jesteśmy w kościele. Dzisiaj było, nie wiem, o depresji,
ale nie wiem, za tydzień może być z czegoś innego. Jesteśmy uwalniani, jesteśmy uzdrawiani. Bóg nas chce z tego wszystkiego uwalniać i używa ludzi, pastorów do tego wszystkiego, używa opiekunów do tego wszystkiego, używa koordynatorów, używa też innych ludzi tak naprawdę. I to jest niesamowite, jakby Kościół jest tak niesamowitym. Ja zacząłem sobie zdawać dopiero sprawę, będąc już tutaj w tym miejscu, w Kościele, po kilku miesiącach. Mówię, wow, Boże, to w ogóle niesamowite. Następny był przełom, kiedy zapisałem się do służby. Tak, bo był taki moment, kiedy się karmiłem, przyjmowałem, ale był taki moment, że jakby czułem, że Bóg mówi, ej Marek, come on, teraz jest czas, żeby nie przyjmować cały czas, tylko żebyś przekręcił się i żeby ten przepływ był też dla innych. Więc zapisując się do służby, do wolontariatu, Duch Święty widziałem, że zaczynał jeszcze mocniej gdzieś tam działać. Byłem w takim jakby przepływie generalnie i też jesteśmy takim błogosławieństwem, stajemy się dla innych ludzi. Czyli nie jesteśmy tylko takim biorcami, ale zaczynamy się być, stajemy się takimi dawcami. Zaczynamy do tego, co my doświadczyliśmy razem z Bogiem, doświadczają wtedy też inni ludzie. I to jest w ogóle niesamowite błogosławieństwo tak naprawdę jako Kościół. Ja zdałem sobie z tego sprawę, będąc już tutaj w trakcie. Za to jestem bardzo wdzięczny Bogu, jestem bardzo wdzięczny Bogu za to miejsce i też za pastorów. Marku, no radość dla nas przez te 3,5 roku patrzeć, co Bóg z tobą zrobił. Amen. Myślę, że ci z was, którzy znacie Marka tu od początku, to wiecie, że trzęsienie ziemi w życiu Marka. Amen. Także podziękujmy Bogu za Marka. Amen. W takiego Boga wierzymy, takiego Boga uwielbiamy i takiego Boga działania oczekujemy. Ja nazywam się Jakub Kamiński i mam przywilej być pastorem Nations on Fire, North Church, a wy trafiliście na nasze kanały, gdzie oglądaliście właśnie film z serii Bóg działa. Jeżeli ta historia was dotknęła i uważacie, że powinna pójść dalej, a myślę, że mamy takie same wnioski, zachęcam was, udostępnijcie, zostawcie jakiś komentarz, podeślijcie do innych, aby też inni mogli wejść w miejsce, w którym wiara wzrasta, i stworzą przestrzeń dla cudu, którego potrzebują w swoim życiu. A każdy z was, kto ogląda to wideo i chciałby stanąć razem z nami, a może my z wami w modlitwie o wasz przełom, zachęcam was, odwiedźcie nasz Kościół, stańmy razem w modlitwie, bo Bóg może zrobić to jeszcze raz. Do zobaczenia.